Sosnowiec. Tu, w centrum miasta, nieopodal dworca kolejowego przy ulicy 3 Maja, państwo Siweccy prowadzili kantor Marka. Czynny był między 9 a 18. Właściciele prowadzili ten interes od 1989 roku. Siweccy, jak niestety większość z tej branży, gotówkę po zamknięciu kantoru zabierali i przetrzymywali w domu. Duże sumy pieniędzy przewozili w torbie bądź specjalnej saszetce zamocowanej na pasku. Pani ufamy. No, wie pani, pieniądz się musi liczyć. Policja przyjęła hipotezę, że Siweccy przed dokonaniem na nich zabójstwa byli obserwowani. Sprawca bowiem znał dobrze zwyczaje swoich przyszłych ofiar. Jak twierdzą świadkowie, kilkakrotnie obserwował kantor, wiedział, jakim samochodem poruszają się jego właściciele. Wiedział też dobrze, że Anna i Stanisław Siweccy mieszkają w bloku numer 2 przy ulicy Wincentego Pola w Sosnowcu. Około godziny 18.30, przypomnijmy, 15 lutego 1994 roku, Siweccy zabierają pieniądze i zamykają kantor. Swoim samochodem jadą do domu. W tym czasie zapewne przed blokiem czekał na nich morderca. Ja tam się ubieram w swój garniturek. A ja będę miała każdą tą pomocytkę założyć. No, ale zwykle nie ma się co ubrać. Zabójca oddaje kilkanaście strzałów, kradnie kufer i reklamówki. Nie wie jednak, że Siwecki ma pieniądze w specjalnym pasie. Słysząc strzelaninę, lokatorzy natychmiast wzywają pogotowie i policję. Siweccy nie żyją. Oddane do nich strzały z broni kaliber 9 mm okazały się śmiertelne. Dobry wieczór. Przypomniałem państwu materiał, który prezentowałem blisko 2 lata temu. To jedna z najpotworniejszych zbrodni, jaką pokazałem w naszym magazynie 997. Często państwo pytają nas, jaki jest los tych starych spraw, co się z nimi dzieje. Otóż do tej powróciłem nie bez powodu. Jakiś czas temu policjanci z Komendy Głównej Policji, a także z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali sprawców tej zbrodni. Okazuje się, że jest to duża grupa przestępcza licząca kilkadziesiąt osób. Ma na swoim koncie, proszę posłuchać, 7 morderstw, a także ponad 30 napadów z bronią w ręku. Jak państwo się domyślają, na razie szczegółów wielu z tej sprawy nie mogę państwu przekazać, ale na pewno do niej powrócę, bo trwają dalsze aresztowania. Jeśli będzie możliwość powiedzenia o niej więcej, oczywiście od razu państwa o tym poinformuję. I tradycyjnie na początek naszego programu przypomnę nasz numer telefonu 0800 100 997. To jest bezpłatna linia, można dzwonić do nas z całego kraju. Na początek naszego programu skrót spraw z poprzedniej audycji. Cześć, Maciu, zaprosiłem, ja tu jestem. Gdzie masz, kurwa, tą gorzałę? Siema, z rana. Gdzie masz tą gorzałę, kurwa? No mam tu, wineczko. No to... kurwa, nie? Jakie wino? Do tej pory nie zatrzymano zabójcy wypalacza węgla drzewnego z Cisnej w Bieszczadach, Wacława Ptasińskiego. Morderstwa dokonano 21 sierpnia 1996 roku. Poszukiwaliśmy turystów, którzy owego dnia kontaktowali się z ofiarą. Gdzie są pieniądze? Poszukiwaliśmy także sprawców napadu na dom w okolicach Nowego Targu. Zdarzenie miało miejsce 4 sierpnia 1996 roku. Nadal szukamy m.in. mężczyzny, którego portret pamięciowy prezentujemy. Więcej nie ma? Poszukujemy mężczyzny wzrostu 190-195 cm, dobrze zbudowanego, barczystego, o ciemnych włosach. Drugi ze sprawców to mężczyzna w starszym wieku. Posiadał zmarszczki pod oczami, widoczne spod kominiarki, średniej budowy ciała, wzrostu 170-175 cm. Bandyta ubrany w niebieski mundur policyjny to szczupły mężczyzna o jasnych oczach, wzroście 170-175 cm. Był bardzo agresywny. Chciałem serdecznie podziękować za informacje, które napłynęły do naszego programu. Wszystkie przekazaliśmy policji. Jeszcze raz przypomnę nasz numer telefonu 0800 100 997. 7 lat temu w
Poznaniu zniknął dziennikarz Jarosław Ziętara. Początkowo uważano go za zaginionego. Od jakiegoś czasu poznańska policja sądzi, że dziennikarz został zamordowany. Jarosław Ziętara pochodził z Bydgoszczy. Od jakiegoś czasu pracował jako dziennikarz w Gazecie Poznańskiej. W redakcji zajmował się różnymi tematami. Ostatnio coraz częściej interesował się biznesem i problematyką gospodarczą. Jarek był jednak osobą dość skrytą. Nie o wszystkim mówił najbliższym i współpracownikom. Dzień dobry. No jeszcze raz Ziętara z Gazety Poznańskiej. Nie, proszę pani, ja byłem umówiony. Byłem umówiony, jeszcze raz powtarzam, byłem umówiony i szef twierdził, że się ze mną skontaktuje. No nie będę dzwonił jeszcze raz, byłem umówiony. Ziętara wraz ze swoją dziewczyną wynajmowali mieszkanie przy ulicy Kolejowej w Poznaniu. Próbuj trochę ciszej. Błagam cię, mam naprawdę coś ważnego do zrobienia. To jak ja mam robić obiad inaczej? Przecież garnki są metalowe. Wszystko ci już przeszkadza? Jedna z poważniejszych hipotez dotyczących zniknięcia Ziętary zakłada, że w 1992 roku musiał zajmować się jakimś aferalnym tematem. Być może interesował się którymś z biznesmenów, bądź prowadzącą nie najuczciwsze interesy firmą. Dzień dobry. Chwileczkę, pan do kogo? Do prezesa. Gazeta Poznańska. Umówiony był pan? Tak. Dzień dobry, to znowu ja. Mam do pana tylko parę pytań. Miły panie, przysiał, powiedziałem wyraźnie, że nie chcę z panem rozmawiać. Kto tu pana puścił? Przecież ja wyraźnie panu powiedziałem, że nie chcę z panem rozmawiać, a w ogóle nie chcę pana widzieć. Proszę pana, to pan Grzegorz! Proszę wyraźnie tego pana, kto pana puścił? Wyjdzie pan sam czy pomóc? Proszę, na zewnątrz. Spokojnie. Jeszcze raz się wpukasz, to pożałujesz. Ostatnie dni przed zniknięciem Jarek był trochę podenerwowany i tajemniczy. Zaglądał do redakcji, wykonywał jakieś tajemnicze telefony, gdzieś wybiegał. Dzień przed zaginięciem, 31 sierpnia, swego szefa zainteresował tajemniczym tematem. To są te materiały. Dziękuję. Chcę to zrobić, to jest naprawdę dobry temat. I to jest to, o czym mówiłeś? To jest to, o czym mówiłem. No, jesteś pewien, że to jest temat na czołówkę? Nie wiem, czy to jest temat na czołówkę, za 2-3 dni wszystko będzie wiadomo. Ale uważaj, jeśli mówisz, że wiesz, są śliskie sprawy, uważaj. Dobra. Mogę być spokojny. Dobra. Tu nie zabierzesz chwilę czasu, zająć. To jest ważna sprawa. Wiesz, Jarek Ziętara powiedział, że ma temat na czoło gazety. Jaki to, jaka to jest sprawa? Nie chcę mówić żadnych szczegółów, mówię jakieś powiązania, mafijne, firmy, coś takiego. Ale wiesz, trochę się boję, bo to są sprawy nie zawsze bezpieczne. Jest wreszcie 1 września 1992 roku. Mieszkanie przy ulicy Kolejowej w Poznaniu. Tuż przed wyjściem Ziętary z domu. Zostaw to. Słuchaj, co ty się pakujesz? To jest naprawdę niebezpieczne. Zostaw to, to są moje sprawy. Słuchaj, ja się o ciebie martwię. Naprawdę, zostaw to w spokoju. To są moje sprawy. Jak utrzymują sąsiedzi, Jarosław Ziętara opuścił swoje mieszkanie około godziny 9. Rano miał być w redakcji, jednak przez cały dzień nie zjawił się w niej. Nigdy do tej pory tak się nie zdarzało. Dziewczyna Jarka zaniepokoiła się jego nieobecnością. No cześć Jurek, słuchaj, jest u was Jarek? Nie było go. No dobra, no nic, no szukam go. Dobra, no cześć. Minął dzień. Jarek nie dawał znaku życia.
No cześć, Wychu. Szukam Jarka. Słuchaj, nie był u was? Ani dzwonił? Już 2 dni go nie ma. No już nie wiem sama, co mam myśleć, wiesz? No chyba tak zrobię, no zadzwonię na policję, no nie wiem. Może jeszcze poczekam jeden dzień. No dobra, to jakbyś coś wiedział, to daj znać. No cześć. Po 2 dniach dziewczyna odwiedziła gazetę, w której pracował Jarek. Dzień dobry. Szukam Jarka, nie wie pan, gdzie jest Jarek. No naprawdę, no już 2 dni go nie ma w domu. Nie ma. Dzwoniłam wszędzie do rodziny, do znajomych. No nigdzie go nie ma. Myśleliśmy, że zachorował, bo wczoraj miał być w redakcji, nie pojawił się. Już się boję, że się coś stało, naprawdę. No nie, może pan mi coś doradzi. No, jak go nie będzie dzisiaj, jak się nie pojawi, nie wiem, może zadzwonić na policję. No, to chyba a nie wie pan, czy gdzieś wyjechał jakiś... Nie wyjechał na pewno, w redakcji wiedzielibyśmy. To miał być wczoraj w redakcji. Po tej rozmowie postanowiła powiadomić policję o zaginięciu chłopaka. W Poznaniu zaczęło być głośno o tym zniknięciu. Zaczęły się spekulacje. Początkowo sądzono, że Jarek gdzieś wyjechał, bądź świadomie zerwał kontakty z otoczeniem. Naciskana mocno przez środowisko dziennikarskie policja nie mogła długo znaleźć racjonalnego powodu zniknięcia Siętary. Tak było blisko przez 7 lat. Ostatnio przyjęto jednak hipotezę jako pierwszoplanowo, że Ziętarę zamordowano. Widzisz go? No, widzę. Jak rzucił peta, to ruszamy. Założono, że musiał stać się dla kogoś niewygodnym. Musiał o czymś wiedzieć. Dlatego też postanowiono go zlikwidować. Najprawdopodobniej musiał zostać porwany w dniu 1 września 1992 roku na drodze z domu do pracy. Nie wie pan, gdzie to jest ulica Harcerska? Niech pan pokaże. Mieszkam tutaj, ale nie wiem, mamy pewno na Łazarze? No chyba tak, no gdzieś tutaj powinien być. Zaraz, no jesteśmy tutaj, prawda? Tak. No to zdaje się, że gdzieś tutaj, no ale szukamy i nie ma. Nie. Ziętarę zamordowano gdzieś pod Poznaniem, a zwłoki ukryto. Pamiętam, kiedy zajmowałem się tą sprawą przed laty, byłem przekonany, bo dyskutowaliśmy to w gronie naszej ekipy 997, że Jarosław Ziętara został zamordowany. Wy jednak twierdziliście na początku, że ponieważ to był trochę taki zwariowany dziennikarz, to mógł zerwać kontakty z rodziną, wyjechać czy nawet uciec gdzieś za granicę. Skąd dzisiaj taka pewność, że nie żyje? Panie redaktorze, były takie wersje. Mimo że sprawa została umorzona w 1995 roku, organy ścigania, policja nie odpuściła sobie tej sprawy. Zbieraliśmy materiały operacyjne, które pozwoliły na to, aby w 1998 roku w listopadzie wszcząć na nowo śledztwo i prokuratura okręgowa w Poznaniu wszczęła takie śledztwo. Ale już z podejrzeniem, że padł ofiarą zabójstwa. Mamy taką wersję, która jest poddawana bieżącej weryfikacji na podstawie zebranego, jak wcześniej mówiłem, materiału procesowego i operacyjnego. I ta wersja pozwala nam na stwierdzenie, że został dziennikarz Ziętara zamordowany. To by był, proszę państwa, chyba pierwszy wypadek w powojennej historii Polski, kiedy dziennikarz depczący komuś po piętach, a tak najprawdopodobniej było, zostałby zamordowany. Na razie nie ma zwłok, nie ma zbrodni, w związku z tym nie możemy o tym tak mówić. Niemniej bardzo liczymy z poznańską policją, że ktoś z państwa dostarczy jeszcze dodatkowych informacji do sprawy Jarosława Ziętary. Może będzie wiedział, z kim miał konflikt, bo zapewne tak było. A poza tym podejrzewamy, że ta hipoteza, którą przedstawiliśmy, a mianowicie porwania i zamordowania Ziętary, jest bardzo prawdopodobną i domniemywamy, że są jacyś świadkowie tego porwania sprzed 7 lat. Niestety bali się o tym powiedzieć policji z wiadomych względów. Dzisiaj są inne możliwości prawne. Można być świadkiem incognito. W związku z tym apelujemy serdecznie do osób, które mają wiedzę na temat
Jarosława Ziętary nie musiały widzieć zabójstwa, ale widzieć, że ktoś przemocą go wyciągał, bądź też podstępem gdzieś go zwabił. Na informację oczekuje policja w Poznaniu, 061 kierunek, 84 78 997 i 841 31 11, oczywiście nasz numer telefonu tutaj w Łodzi, 0800 100 997. Ta publikacja, którą teraz Państwu przedstawię, niech będzie kolejnym ostrzeżeniem dla tych, którzy uprawiają zawód taksówkarza. Października 1998 roku powiadomiono dyżurnego policji w Tarnowskich Górach, że w rowie w okolicach miejscowości Miedary leżą zwłoki zakrwawionego mężczyzny. Po kilku minutach skierowano tam najbliższy radiowóz. Zwłoki znaleźli robotnicy pracujący przy wymianie kabla energetycznego. Jak później stwierdzono, mężczyzna miał ranę postrzałową na prawej skroniu. Ona też była przyczyną śmierci. W kurtce denata znajdowały się dokumenty na nazwisko Roman Klimek oraz dowód rejestracyjny Peugeota 605 o numerze rejestracyjnym KAP331R, portfel z zawartością 242 zł oraz komórkowy telefon. Dość szybko ustalono, że zamordowanym jest taksówkarz z Tarnowskich Gór. Rozpoczęto natychmiastowe działania. Szybko trzeba było odtworzyć ostatnie godziny życia zamordowanego. Bardzo ważnym było też znalezienie samochodu ofiary, taksówki Peugeota 605. Tego samego dnia, 30 października, w piątek, odnaleziono taksówkę w Tarnowskich Górach z Trzybnicy na parkingu przy ulicy Kościelnej obok pizzerii Ferdynand. Było to w odległości 20 km od miejsca znalezienia zwłok. Roman Klimek mieszkał w Tarnowskich Górach wraz z żoną. W czwartek do południa był w swoim domu. Tak, no jak tam kawka? Już. Dobrze. O, niepełno. Ale dobrze, że spojrzałem. Popatrz, no coś mi czego. Potem jeszcze mandat musiał zapłacić gdzieś za coś. No, miałbyś problemy. No, byłyby problemy, no tak, dziękuję ci bardzo. Proszę. Ty nie pijesz? No wiesz, no, nie, ja już piłam rano. Może ciastko zjesz? Nie, dziękuję. Samą kawkę. Wystarczy no, to, mi na razie. No to trudno. To ja to zostawię. Jak będziesz miał chęć, to sobie jeszcze weźmiesz. Około godziny 14 Klimek opuszcza swoje mieszkanie. Znowu bierzesz brat? No jak? Czyli no, wiesz, ale... jakie są czasy? Wiesz? No wiem, no ale wiesz, no przecież jeszcze za czym ty wyciągniesz, to ktoś ciebie może zastrzelić. Nic za to. Nic się nie martw, Boguś. No ale ja się boję, żebyś sobie coś nie zrobił. Nie przejmuj się, wszystko będzie w porządku. Już, lecę. No, lecę. Dobrze, no już dobrze, nie będzie. Taksówką, przypomnijmy, Peugeotem 605 o numerze rejestracyjnym KAP331R jedzie na postój w centrum Tarnowskich Gór przy ulicy Krakowskiej. Pierwszego pasażera, a właściwie pasażerkę, Klimek zabrał około godziny 15. Co robił i kogo woził potem, tego nie wiemy. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dokąd jedziemy? Bytom, na dworzec. Oj, będę miał dzisiaj szczęście, kobieta. Pierwszy kurs. Dobrze, jedziemy. Dziękuję. Na pewno na stacji jest jeden? Mówię ci, że jest jeden. Widziałem tylko jednego, obserwowałem. Gdzie masz? Mam wszystko. Cicho. Sprawdziłeś dokładnie. 100%. Jest jeden. Jeden, byłem tam kilka razy. Słuchaj, idziemy. Tam widzę tego Peugeota. To jest biały. Niezły samochód, ten biały. Dobra. Idziemy. Około godziny 17.30, 18.00, przypomnijmy, było to 29 października 1998 roku we czwartek, do taksówki Klimka na postoju przy ulicy Krakowskiej wsiadło trzech mężczyzn. Dokąd jedziemy? Do Miedar. Do Miedar? Tak. Dobrze. Thank you.
No to panowie, na łeb! Zaraz, panowie, co... Jedź, co jedź, nie mój się, jedź, nie zatrzymuj się! Co wy robicie, panowie? Jedź, nie mój się, jedź prosto! Nic nie, się nie stanie, jedź! Nie strzelaj, nie strzelaj! Dobrze, jadę! Nie mój się! Co tam sięgasz, puść tu! Przed CPN-em gaś światła, dobrze. Słyszysz? Dobrze, tylko... Gaś, jak nie to kula w łeb! To nie strzelajcie, błagam was, nie strzelajcie! Pamiętaj, przed CPN-em gasisz światła! Dobrze. Około godziny 18.30, 18.40 taksówka podjechała do stacji paliw w miejscowości Radonia przy trasie na Poznań. Ja się trawam na łóżce. Bandyci na stacji oddają kilka strzałów z broni ostrej i gazowej. Taranem pokonują drzwi do pomieszczenia kasowego. Napastnicy kradną kasetę metalową z zawartością 6000 zł. Po napadzie w odległości około 800 metrów od stacji paliw wyrzucają na pobocze drogi pustą kasetę. A widzisz? Panowie, ja nic nie mam do tych pieniędzy, dajcie spokój. A pewnie, że nie masz. Jeszcze twoje weźmiemy. Panowie, no naprawdę, ja nie mam pieniędzy dużo, no. Cicho. Nie wyrzucaj tej kasety, może się przydać. Po to ci kasetka? Wyrzucamy, no co, weź te łapy, koniec. No dobra, ale no dobra. Wyrzucamy kasetkę. Zatrzymaj samochód, pogadamy. Zatrzymaj się! Dobrze. Zatrzymaj się, mówię! No dobrze, zatrzymam się, dobrze. Później, najprawdopodobniej chcąc się pozbyć świadka napadu, w miejscowości Miedery, jadąc w kierunku Tarnowskich Gór, zabijają klient. Pomóż mi, no pomóż szybciej! Zobacz, ty coś wierzy! Nie ma nic. Pomóż mi, no! Weź go, złap go! Przykryj go! Na dół! Dobra! Przykryj go kurtką! Szybko! Dajemy! Siadaj! Po morderstwie najprawdopodobniej dwóch sprawców wysiada z taksówki przy ulicy Zagórskiej w Strzybnicy. No chłopaki, po robocie. To tak jak się umawialiśmy. Spotykamy się tam, gdzie zawsze. Ja idę odstawić brykę. No dobra, już jazda. No i trochę. Kilka minut później taksówka podjeżdża w Tarnowskich Górach Strzybnicy na parking przy ulicy Kościelnej obok pizzerii Ferdynand. Policja ustaliła, że taksówką przyjechał od strony ulicy Metalowców jeden mężczyzna w wieku około 40 lat, wzrostu 175 cm, średniej budowy ciała, włosy jasne, krótkie. Ubrany był w kurtkę długości 3/4, zieloną. Po zaparkowaniu samochodu i zamknięciu go odszedł w kierunku ulicy Metalowców. Można zadać sobie pytanie, czy Roman Klimek musiał zginąć, czy był nieostrożny, czy może nie przewidywał sytuacji, dał się zastraszyć, steroryzować. Należy przyjąć, że Roman Klimek był ofiarą przypadkową. Sprawcy wsiedli do jego taksówki, po prostu wybierając sobie ją jako którąś z rzędu, nie mieli obranego wcześniej tego samochodu. I udali się na miejsce napadu na stację. Był on tam pod przymusem i świadkiem tegoż napadu i potem został zamordowany jako niewygodny świadek. A nie uważa pan, że to jest trochę irracjonalne,
pójść na napad, nie jadąc swoim samochodem, tylko zabierając jeszcze świadka, potem z konieczności go mordując? Sprawcy w ogóle byli bezwzględni, co było widać na miejscu napadu, gdzie oddali masę niepotrzebnych strzałów. Mówi pan o stacji benzynowej. Mówi o stacji benzynowej, a następnie z zimną krwią z bliskiej odległości zestrzelili taksówkarza. Ja myślę, że warto też państwu przypomnieć rysopis mężczyzny, który przyprowadził taksówkę zamordowanego na ulicę Kościelną przy pizzerii. Był to mężczyzna w wieku 40 lat, wzrost około 175-180 cm, szczupłej budowy ciała, ubrany w kurtkę długości 3/4 koloru zielonego. No i niestety jest to jedyny rysopis, jaki posiadamy w tej sprawie. Na informację od państwa oczekuje policja w Tarnowskich Górach. Telefon 285 50 75, 280 50 75, kierunek 032. No i oczywiście nasz numer telefonu 0800 100 997. Jak zwykle liczę na informacje od państwa, te telefoniczne, także możecie do nas pisać. Magazyn 997, Telewizja Łódź, Łódź Narutowicza 13. Sprawy, które państwu prezentujemy, są też na naszych stronach internetu. Adres podajemy na planszach. Można też z nami się poprzez internet kontaktować. I to właściwie wszystko, co dziś dla państwa przygotowałem. Żegnam się, licząc na to, że zgodnie z naszymi częstymi apelami będziecie rozważni i uważni. Nie będziecie prowokować sytuacji, kiedy będziecie mogli stać się ofiarą przestępstwa. Dobranoc.